Całkiem niedawno odbyła się tutaj nieudana audycja. Opowiedz proszę, jak to wszystko przebiegło, jak poradzili sobie młodzi reporterzy. Sama idea powstała oczywiście w naszej redakcji. Pomyśleliśmy sobie, że stworzymy taką audycję plenerową, która będzie pewnym przekrojem naszej codziennej pracy, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. No i ta godzinna audycja miała w sobie skupić jak w soczewce wszystko to, co dzieje się na antenie. Pomysł był taki, że no, nasi eksperci się nie pojawiają, ale za to na scenie pojawiają się w naszym studiu plenerowym eksperci, którzy przybywają na jeden z 9 pikników Lata z Radiem. Dzisiaj była inauguracja o godzinie 12. Oczywiście trochę się bałem tej niby nieprzygotowanej audycji. Oczywiście audycja była przygotowana przeze mnie w odpowiedni sposób, tak żeby przeprowadzić moich redakcyjnych kolegów przez tę godzinną audycję i godzinne spotkanie. Bardzo się cieszę, bo przede wszystkim to był sposób na to, żeby zapoznać naszych tutaj radiosłuchaczy, którzy się pojawiają, z tym, co się dzieje na antenie, ale także pokazać młodym radiosłuchaczom troszeczkę tej naszej radiowej kuchni. Oczywiście niektórzy sobie radzili trochę lepiej, inni radzili sobie trochę gorzej, było dużo improwizacji, ale też dużo śmiechu i radości, i to chyba jest najważniejsze podczas takich spotkań z radiosłuchaczami. No normalnie nie mamy może aż takiego zwrotnego sygnału, a dziś było po prostu wspaniale. Czekam na spotkania moich redakcyjnych kolegów, którzy podobnie jak ja będą tę nieudaną audycję prowadzić. Jestem dumny z tych wszystkich młodych ludzi, którzy odważyli się wejść na scenę i kilka słów powiedzieć do mikrofonu Polskiego Radia Dzieciom.